Witajcie. Dzisiaj nie kopię schronu na Warmińskiej. Jestem po nocce i dzisiaj pomogłem Oli przy pracach ogrodowych i kuchennych. Dopiero będę kopać w niedzielę. Mam na to cały dzień. Tam zostało mi do zrobienia ziemia, a pod komora czwarta, tam mam do zrobienia plastiki i złom. I została jeszcze piąta komora. Tam są głównie plastiki, ale tam nie ma sału. Tam jest mało towaru. Co mogę powiedzieć dzisiaj? Czuję się bardzo dobrze dzisiaj. Wypoczęty. Pozdrawiam od razu Mustafę i Zbira. Też fajnie działają. I przy okazji Kubę z kanału. Dzisiaj mamy dzień pochmurny trochę. Czy taki fajny dzień, w sumie taki pochmurny. Wczoraj nie kupiłem, bo wczoraj byłem w pracy też. W najbliższych dniach będę robić schron na Warmińskiej, taki mam plan. Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia skończę ten schron i robić i te śmiecie, ponieważ mam same nocki. A już mi wyszło dwa wory pełne złomu, więc też bardzo fajnie. A udało się znaleźć przy okazji piersiówkę taką stalową, srebrną. Dwa kielonki typu sobieski. Dwa kielonki metalowe, karty do gry. I portfel i dowód osobisty, który oddałem wczoraj na policję. Taki numer, że chciałem oddać dokumenty na Szylinga, a tam powiedzieli, że mam to oddać właścicielowi, więc po prostu wszedłem na inny komisariat policji i tam oddałem te dokumenty. Pani przyjęła, bardzo fajnie, przynajmniej nie musiałem latać i oddałem, spełniłem obywatelski obowiązek. No. No teraz jestem pod rondem kaponierą i tutaj się mieści też fortyfikacja kaponiera. Tak wstępnie gadałem konsultantem zabytków, jeśli chodzi o magnes. On tam mówił, że jest szansa, że mogę magnes używać legalnie w Poznaniu na czyszczenie rzek. A myślę, że nawet dogadam się i wejdę po pracę z panem, czy w ogóle widziałem. Byłoby bardzo fajnie, byśmy oczyścili wiele rzek. No a tak to mówię, jest fajnie, jest w sumie fajny dzień. Jeszcze jadę do kolegi, tam mu pomóc w czymś, a potem jadę do domu. No. Dzisiaj praca u nas była trochę ciężka, ale dałem radę, żyjemy. No, teraz jest pusto. Pawełnik teraz nie chodzi. No, a tam kończę. Do zobaczenia. Pojutrze, w niedzielę będę kopać. Będzie trochę więcej światła tym razem, bo lampki weźmę. I co, kochani, kończę. Na razie, pozdrawiam.